Dotychczasowy model prowadzenia rozpraw polegał na tym, że strony, pełnomocnicy przychodzili do sądu na salę rozpraw i w bezpośrednim kontakcie odbywała się rozprawa. Ograniczenia wynikające z pandemii powodowały, że musieliśmy szukać innych rozwiązań zdalnych i wypracowaliśmy taki model, że sędziowie, pracownicy, protokolanci uczestniczyli w rozprawie w sali rozpraw, natomiast strony, pełnomocnicy, świadkowie czy biegli poprzez połączenie zdalne Teams. Największą zaletą tego rozwiązania było to, że sprawy w ogóle mogły się toczyć. To znaczy mogliśmy łączyć się ze stronami, z pełnomocnikami, mogliśmy słuchać świadków, mogły być przeprowadzane czynności dowodowe i w końcu sprawy mogły się kończyć. Zatem ograniczyło to opóźnienia, z którymi musieliśmy się mierzyć w trakcie pandemii. Jako kancelaria adwokacka specjalizująca się w prowadzeniu spraw rankowych mieliśmy do czynienia z setkami postępowań i rozpraw w czasie ostatnich 2 lat. Bez możliwości odbywania tych rozpraw w trybie zdalnym, ich obsługa byłaby naprawdę bardzo trudna. Dojazd do sądu, no to jest czas marnowany z punktu widzenia obsługi prowadzenia sprawy. Odbywanie rozpraw w trybie zdalnym to znaczna oszczędność czasu i kosztów kancelarii. Wydaje się, że to rozwiązanie pozostanie z nami na zawsze, bo pandemia pokazała nam, że nawet tak sformalizowana czynność jak prowadzenie rozprawy może być przeprowadzona zdalnie.